Z okazji Dnia Dojazdu Rowerem do Pracy sprawdzamy, jak przebiega 6. edycja miejskiego konkursu związanego właśnie z dojeżdżaniem tym jednośladem do pracy. Oficer rowerowy informuje, że z roku na rok coraz więcej uczestników bierze udział w zabawie. Dzień dojazdu rowerem do pracy został zapoczątkowany przez Ligę Amerykańskich Rowerzystów w 1956 roku. Jest obchodzony w trzeci piątek maja. Mieszkańców Tczewa nie trzeba namawiać na dojazd jednośladem do zakładów pracy, o czym świadczy 6. już edycja konkursu rowerem do pracy. Jest to najdłuższa edycja trwająca od marca do końca października. Może się ona okazać rekordowa. Już dzisiaj mamy największą liczbę firm uczestniczącą w konkursie, bo aż 67. Dotychczas 470 pracowników uczestniczy w konkursie, więc do tego rekordu liczby pracowników też niewiele nam brakuje. Tak naprawdę od pierwszych dni, mimo że pogoda nie do końca sprzyjała, to mieszkańcy bardzo aktywnie dojeżdżali w tym konkursie. Już dzisiaj dokładnie pokonali już 100 tysięcy kilometrów. Jest wykonanych ponad 17 tysięcy przejazdów, więc no konkurs się przyjął, rozrasta się, pojawiają się nowe firmy. Firmy zostały podzielone na kategorie, w ramach których rywalizują. W tej pierwszej kategorii w tym roku jest tylko Flex, czyli tej największej, ponad 1000 pracowników. I on rzeczywiście ma największe tutaj, może być, te pokonane kilometry i przejazdy. W drugiej kategorii firm dużych, czyli powyżej 250 pracowników, tutaj jest mocna rywalizacja między firmą Panlink a Eaton. Obecnie Panlink jest na pierwszym miejscu. Później z firm średnich, w których między innymi Urząd Miejski tutaj bierze udział, to my rywalizujemy o pierwsze miejsce z firmą Tapflow. Niestety póki co, zresztą tak samo jak rok temu, są zdecydowanie lepsi od nas. Firmy wciąż mogą dołączyć do konkursu rowerem do pracy. Mamy dosyć otwartą formułę i można do konkursu zarówno firma, jak i pracownik przystąpić nawet ostatniego dnia, czyli tego 30 października. Rzeczywiście firmy i pracownicy z tego korzystają, cały czas się rejestrują. Zachęcamy nie tylko tym, że rowerem jest szybciej, łatwiej i taniej, ale też tak, że mamy nagrody. Nagrody, które można indywidualnie wykupić sobie za uzbierany punkt, za dojazd rowerem do pracy. I te punkty można wymienić na zarówno nagrody rzeczowe, jakieś gadżety rowerowe, ale przede wszystkim na vouchery, bilety do kina, vouchery do restauracji, kawiarni. Ostatnio dodaliśmy wiele takich nagród, a dla osób najaktywniejszych wśród nich będzie wylosowany, tak jak w zeszłym roku, rower od naszego tutaj partnera, więc myślę, że tych nagród jest dosyć sporo, warto z tego korzystać. A też warto dodać, że wiele firm, taką mamy informację z zeszłych lat, wprowadza swoje dodatkowe nagrody motywacyjne. Jedna firma nawet nagrody pieniężne miała w zeszłym roku, kilkaset złotych dla najaktywniejszych, więc myślę, że warto, bo firmy nad rzeczywiście potrafią zaskoczyć. Osobom wciąż niezdecydowanym przypominamy, dlaczego warto wybrać rower. Bardzo często sobie nie uświadomiamy, że rowerem w tych godzinach szczytu, czyli porannych około 6, 8 i popołudniowej po 14, rowerem jest szybciej w naszym mieście, nie stoimy w korkach. Też wiemy, jak droga jest dzisiaj benzyna, więc jest też zdecydowanie taniej. Też żyjemy w biegu, więc mamy mało czasu na jakikolwiek sport, więc taki ruch rowerem do pracy, do jazdy i powrotem, to zawsze jest jakiś dodatkowy ruch dla naszego organizmu, a przynajmniej te pół godziny dziennie powinniśmy poświęcić na świeże powietrze po to, żeby mieć tą lepszą kondycję, więc szybciej, taniej i zdrowiej.